Siema, siema, Taitori! W dzisiejszym odcinku myślę, że temat, który przyda się każdemu. Pokażę wam aż 14 najlepszych skinów, które najbardziej opłaca się kupić za błyskotki. I zrobiłem tak, że z każdej rzadkości wziąłem po 4, czyli 4 zielone skiny, następnie 4 niebieskie skiny, później 4 fioletowe skiny, no i z tych legendarnych, jako że ich jest dużo mniej, to wziąłem tylko 2. No i łącznie wyszło 14 najlepszych skinów, które naprawdę każdy z was myślę, że powinien sobie kupić. No przynajmniej w pierwszej kolejności na nie zbierać, to jest takie moje zdanie. Zanim pokażę wam te skiny, zróbmy tak, mordeczki, że jak dobijemy 2000 łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to nagram wam taką drugą część, tylko że w tej drugiej części pokażę nie najlepsze skiny, tylko najgorsze skiny, których nie warto kupować za błyskotki. Myślę, że takie odcinki będzie wam się fajnie oglądało, więc koniecznie lajkujcie. A jeśli jesteście nowi na moim kanale i lubicie Brawl Stars, naprawdę polecam wam zostawić teraz subika na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcineczków, bo ja tutaj bardzo często wrzucam jakieś fajne odcinki z Brawla. Uwaga, każdy, kto owalnął subika, dostaje ode mnie piąteczkę. Dzięki bardzo, ziomeczki. Już przechodzę do pierwszego skina, tylko szybko chciałem wam przypomnieć o wpisaniu kodu Tori w sklepie, mordeczki. Kto jeszcze nie ma wpisanego kodziku, to byłbym wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny, żebyście go wpisali. Tutaj wyświetlam wam kilka osób, które ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem, więc serdecznie was pozdrawiam, mordeczki, jesteście totalnymi szefami i bardzo dziękuję. No i jak chcecie tutaj pokazać widzowie w kolejnym filmie, to wystarczy, że dołożycie sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. No i okej, mordeczki, zaczynamy sobie od właśnie tych skinów zielonej rzadkości, czyli rzadkie przebrania. No i tutaj tych skinów rzeczywiście jest dosyć dużo, ale nie najwięcej z tych wszystkich rzadkości. I wybrałem takie 4 według mnie, które najbardziej się opłaca kupić i są najładniejsze. Jak coś, w pewnym momencie tego odcinka będą wyniki konkursu na bananowego Colta, więc oglądajcie do końca, bo może to akurat wy wygraliście. A więc dobra, widzowie, pierwszy skin za 1000 blinksów, bo tyle kosztują te najtańsze skiny, no to jest ciemny Chester. Moim zdaniem, jak za tą cenę naprawdę warto go kupić. Ja mam go już odblokowanego na swoim koncie, nie będę wam w sumie jakoś tłumaczył długo, dlaczego warto go kupić, to po prostu ma nawet spoko strzały jak skina za taką cenę. Tego bardzo fajne kolorki, lubię połączenie tego niebieskiego z czarnym, no i jest generalnie skinem do Chestera, jakoś zbyt dużego wyboru skinów do Chestera to na razie innego nie mamy. Drugi skinek, którego musiałem tutaj po prostu wybrać, mordeczki, też oczywiście w takiej samej cenie i takiej samej rzadkości, to nie kto inny jak grawitacyjna Janet, czyli kolejny skin, którego też mam. Ale dlaczego? Ten skin dostał bardzo zmienione ataki, są teraz takie mega ładne, kolorowe, jak na dyskotece jakieś. Dlatego generalnie myślę, że warto go kupić, jak za taką niską cenę. Jest to skinek do Janet, która też jakoś dużo skinów nie ma. I patrzcie na tego ulta, też tak bardzo fajnie rozrzuca te swoje fiolki, więc myślę, że skinek naprawdę warty tej ceny. Waszym zadaniem jest oglądać ten film do końca i napisać mi jednego waszego ulubionego skina z każdej rzadkości, więc już możecie napisać waszego ulubionego skina z rzadkich przebrań. Ja pokażę wam jeszcze 2, które naprawdę warto kupić z tej rzadkości, no i to jest jeden z nich, tropikalny kiełek. Skinek idealnie kojarzący się z wakacjami, ma taką fajną czerwoną koszulę i jego ataki są giga spoko, no rzuca takimi właśnie liśćmi, co naprawdę spoko wygląda. Jak za tą cenę, ta animacja ataku jest bardzo ładna i myślę, że trzeba z tego korzystać, póki on tyle kosztuje, bo może kiedyś twórcy zrobią go droższego, bo naprawdę giga spoko skin. Numer 4 to nic innego jak Agent P. Obczajcie sobie tego oto szefa. No ma on taki spoko garniturek po prostu i wyróżnia się. Zawsze dużo lepiej grać takim skinem niż zwykłym panem P, a nie jest on wcale drogi. Ma też całkiem spoko strzały, takie niebieskie, więc moim zdaniem jest git, zobaczcie na jego ulta. Nie, no naprawdę jest spoko. Oczywiście pamiętajcie, że to moje zdanie, tylko wy możecie mieć jakieś inne. I ja też tutaj miałem kilka takich skinów, które mi się też podobały, ale no już ich nie mogłem pokazać, bo mogłem wybrać tylko 4. Teraz przechodzimy sobie do bardzo rzadkich przebrań, bo tutaj też wybrałem 4. Pierwsze z nich to bluszczowa Belle. Może się ze mną nie zgodzicie, ale moim zdaniem jak za 2750 blinksów, bo tyle są warte skiny tej rzadkości, ona jest naprawdę giga fajna. Zobaczcie jej ataki, już one mega ładnie wyglądają. Oprócz tego jej ult też jest giga spoko. Ma takie fajne animacje, nawet jak strzela, takie listki lecą obok. No obczajcie, uwaga, uwaga, ale teraz ulta, może na tego robocika sobie go walniemy. Giga spoko to się prezentuje, serio. Dlatego jeden z lepszych skinków jak za tą cenę. Oczywiście w tej rzadkości bardzo rzadkich skinów nie mogło nam zabraknąć dzwonkowej Nani. Po prostu kocham tego skina. Jego też akurat mam zakupionego, no i myślę, że nie żałuję, bo zobaczcie na te ataki, jakie one są piękne. Oprócz tego jest takim różowym, fajnym, słodkim skinkiem. Ulcik też jest giga spoko. Jo, jakie to są spoko animacje. Nie no, widzowie, jak macie tutaj właśnie 2750, to polecam wam tą Nani w pierwszej kolejności kupić. Kolejny skinek, którego w tej cenie też trzeba wyróżnić, to Krampus Ash, i ja też go posiadam. Już samo to, że jest to limitowany zimowy skinek, no to naprawdę już robi robotę, ale w ogóle jego ataki są piękne. Patrzcie, ile to ma animacji takich kozackich. No i ucik też jest giga spoko, obczajcie na niego. Rzuca taką wielką torbę z prezentami. Nie no, mordeczki, ten skinek naprawdę oddaje. Ale jak coś, to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie tutaj moje zdanie. Wy możecie mieć inne i piszcie mi w komentarzu, jakie skinki wy z tej rzadkości najbardziej lubicie. No i w tej rzadkości został nam jeszcze jeden skin do wybrania, czyli 8 w sumie dzisiaj, a z tej rzadkości 4 Harajuku M. Z ją tutaj zdecydowałem się dać, czyli dosyć
nowy w sumie skinek. No ten skin ma aż tak piękne ataki i tak pięknego ulta, że myślę, że nawet jak byłby droższy, no to nikt by się nie obraził na twórców, bo serio wyglądają one kozacko. No zresztą już widzicie te zwykłe ataki, a patrzcie co się dzieje z ultem. Wy na pewno znacie dobrze tego skina, ale po prostu mi się tak podoba, że też go tutaj musiałem umieścić, bo jest giga spoko, nie? Szkoda, że go nie mam. No więc uwaga, czas widzowie przejść już do epickich przebrań i tutaj miałem największy problem. Tu jest tak dużo tych przebrań i tak dużo jest ich tak fajnych, że nie wiedziałem jak wybrać tylko 4. No ale musiałem podjąć decyzję i pierwszym z tych 4 jest kościany kruk. No tego skina chyba wam przedstawiać nie muszę. Szef totalny, kosztuje 5000 jeersów, tak samo jak wszystkie te skiny z tej rzadkości, ale moim zdaniem warto. No widzowie, co jak co, ale ten skinek jest tak dokokrzony, że no głowa mała, kurczę. Piękny, piękny skin, te ataki takie zatruwają po prostu taką toksycznością, widzicie? Na taki zielony kolorek. Oprócz tego ma piękne skrzydła, a zobaczcie jego ulta. To jest grane, kruki normalnie wylatują. Ja lubię takie troszkę halloweenkowe skiny. On nie jest typowo halloweenowy, ale jest w takim stylu halloweenowym, więc kurczę, no na pewno będę na niego zbierał. Skin, którego nie mogło tu zabraknąć, czyli Królowa Mrozu Amber, czyli kolejny świąteczny skinek, co już jest w ogóle kozackie. A no samo to jak ten skin wygląda, to jest druga przekozacka rzecz. I nawet nie wiecie jak bardzo ja bym chciał mieć tego skina. Zazdroszczę osobom, które mają tą Amber. To jest tak ładny skin, widzowie, że to jakiś hit. No naprawdę, co jest grane w ogóle ten ult? Widzicie ile tam lodu było? Oj, 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 też chcę na niego zbierać. Kurczę, aż mi braknie blinksów, żeby to wszystko kupować. No i teraz kolejny skinek, o którym marzę, czyli Lanta Ręka Sandy. Ja od zawsze go chciałem po prostu mieć. On jest głównie spoko przez to, jakie ma fajne światełka wokół siebie, jakie ma fajne ataki. Zobaczcie, cały czas tam coś koło niego fruwa, takie gwiazdki. Ej, no pięknie się to prezentuje, a ten ult, on już w ogóle robi robotę. No włączam wam go, jakbyście nie wykojarzyli, jak on wygląda. Mocna rzecz, serio, proszę dajcie mi te skiny. No i został jeszcze ostatni skinek z tej rzadkości, czyli tej epickiej. No i nie mogło tu zabraknąć złego Gina, czyli też jednego z moich ulubionych skinów w całej grze. W samym menu może aż tak bardzo on roboty nie robi, ale to jak wygląda podczas gierki. Też takie piękne niebieskie światełka koło niego cały czas, gdy chodzi. Super ataki, no cały czas się tak fajnie świeci. Jeszcze jak walnie ulta z tą ręką, nie no mordeczki, to kolejny mocny skin, naprawdę. Jestem ciekawy jakiego skina wy za 5000 jeersów byście wybrali. Nie jeersów, co ja gadam. Chodziło mi oczywiście o błyskotki. Jako, że aktualnie w Brawlu jeszcze nie mamy mitycznej rzadkości, to przechodzimy teraz do najlepszej, czyli do legendarnej, już ostatniej dzisiaj. I tych skinów to jak widzicie nie jest dużo, więc ja wybrałem tylko 2 z nich. Okej, tych skinów widzowie nie da się kupić oczywiście za błyskotki, ja to wiem, ale po prostu chciałem tutaj wybrać z każdej rzadkości, dlatego musiałem wybrać chociaż 2 takie skiny. I pierwszy z nich to właśnie Mecha Mortis, sam go mam odblokowanego, nie muszę wam go chyba przedstawiać, szef totalny, naprawdę, nawet za taką cenę warto. No i oprócz tego mordeczki, drugi skinek, którego tutaj postanowiłem wybrać, to Zła Królowa Pam. Jego nie mam, jego bym chciał mieć, ale raczej długo nie będę miał, bo naprawdę jest drogi. Chociaż oczywiście, no, jak ktoś ma tyle gemów, to moim zdaniem nie pożałuje, gdy kupi tego skina. Napiszcie mi w komentarzu, który skin, który dzisiaj pokazałem, wam się podobał najbardziej i w ogóle jaki w całej grze wam się podoba najbardziej. Jeśli chcecie, żebym nagrał taki odcinek, w którym pokazuję wam najgorsze skiny z każdej rzadkości, których nie warto kupować, no to wbijmy tutaj 2000 łapek w górę. No i widzimy się w następnych filmikach. A, sorry, zapomniałbym, miałem wam pokazać mordeczki jeszcze zwycięzcy konkursu. Więc tutaj wam się wyświetla osoba, która wygrała bananowego kolta. Gratulacje dla tej osoby, oczywiście już do niej napisałem na Instagramie po odbiór tej nagrody. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!